Dzień dobry. Tak jak wam obiecałem, nagrywam drugą część vloga, czyli tam luźny gatek na temat tego, co dzieje się w rynku nożowym, żeby wam objaśnić czy uzupełnić poprzedni film o pewne wyjaśnienia, które jakby wynikły, czy pytania i kontrowersje, które wynikły po poprzednim filmie, w komentarzach między innymi, żebyście mogli zrozumieć, o co mi chodzi, a jednocześnie prosiliście mnie o przykład, więc ten przykład będzie na podstawie noża od LKW, czyli LKW Crusher. Oczywiście skąd się wzięły uderzenia w głownię oraz polerowana krawędź tnąca, wyjaśnię wam w czasie filmu. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, po poprzednim materiale, który się ukazał w poprzednią niedzielę, pojawiło się bardzo, bardzo dużo komentarzy, zadziwiająco dużo. Oczywiście, tak jak się spodziewałem, nie wszystkie komentarze są pochlebne i nie wszystkie kontakty, które również dostałem w międzyczasie, są zgadzają się ze mną, co jest naturalne, prawda? Bo gdyby ja wyrażam swoje zdanie, żebyśmy się rozumieli. Natomiast pojawiło się kilka komentarzy, które wskazują na to, że nie do końca zostałem zrozumiany. Więc pozwolę się odnieść do tych komentarzy. Jeden z komentarzy był taki, czy to ja będę teraz ustalał ceny noży. Nie, nie mam takiego zamiaru. Wręcz uważam, że makerzy powinni zarabiać na swoich produktach co najmniej godziwie, tak? Nie mam zamiaru dyktować cen, tak samo jak nie mam zamiaru dyktować makerom, co mają robić i w jaki sposób postępować z klientami. Ja tylko odnoszę się do tej sytuacji, żeby ją w jakiś sposób zobrazować, wyłożyć punkt widzenia mój oraz wielu osób, które gdyby zgadzają się ze mną, z wieloma osobami na ten temat rozmawiałem. Dlatego jak gdyby jednoznacznie chcę powiedzieć, że nie mam zamiaru wnikać w ceny nożorobów. To są ich produkty, ich ceny, ich sposób postępowania z klientem. Ja mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że nie zgadzam się z jakością wykonania produktów i to wcale nie w stosunku do ceny, tylko w stosunku do samego produktu. I to są jak gdyby, to jest jak gdyby objaśnienie jednej wątpliwości. Druga wątpliwość jest związana z tym, że bardzo wiele osób pisze do mnie, żebym, jak to stwierdzili, gówniane noże też recenzował. Po pierwsze, nie chodzi o to, że nóż jest gówniany. Przykładem tego, co mówię, będzie nóż, który na podstawie którego dzisiaj wam postaram się pokazać, o co mi chodzi. Nie każdy nóż można nazwać gównianym, a jednocześnie nie każdy nóż można nazwać wykonanym rzetelnie. To jest jak gdyby, nie należy tych rzeczy łączyć ze sobą. Nie mam zamiaru, przede wszystkim nie chcę, żeby moje filmy były podstawą do budowania hejtu, czy do, nie wiem, chłosty makerów, tak? Nie na tym mi zależy. Mi zależy na tym, żeby przede wszystkim makerzy sami doszli do pewnych wniosków, które zarówno pozwolą im na rozwój rzetelny, a z drugiej strony troszeczkę sprostują nasz polski rynek. Dlatego, że uważam, że każdy ma prawo do
zboczenia z drogi jakiejś tam, do popełnienia błędów, no to jak gdyby różnych poprawnych zachowań. Co nie zmienia faktu, że nie należy z gruntu rzeczy ludzi skreślać, czy hejtować, czy doprowadzać do jakiejś, publicznej chłosty. To nie na tym sztuka polega. Ja bym bardzo chciał, żeby wielu makerów po prostu pewne rzeczy zauważyła i przestała zachowywać się jak celebryci, a chciała być dumna z prezentowanych produktów. Niewielu was ma mnie w znajomych, więc niewielu gdyby ma dostęp do mojej tablicy, ale na mojej tablicy ci, co mają mnie w znajomych, pojawił się dzisiaj taki filmik na YouTubie, gdzie jest porównanie jak Bohemian Rhapsody zespołu Queen próbuje wykonać Kanye West. No i to chyba jest taka kwintesencja. Dzisiaj strasznie mi to rozbawił mnie ten film, ale to jest chyba taka kwintesencja tego, o co mi chodzi, tak? To jak gdyby albo coś robisz dobrze, albo nie rób w ogóle. Prosta sprawa, tak? I o to mi chodzi między innymi w rynku nożowym. I dlatego wracam jak gdyby do pytania. Nie będę recenzował noży, które uważam, że są niegodne kupienia. Prosta sprawa. Nie zamierzam doprowadzać do, nie wiem, linczu nożorobów, hejtu i tak dalej, i tak dalej. To nie jest moja droga. Dlatego wszystkim, którzy proszą mnie, między innymi na Messengerze, czy w komentarzach o to, żebym robił takie recenzje, albo dał listę osób, które uważam, że robią noże, które są wykonane źle. Nie będę udostępniał takiej listy. Niestety bądź stety, sami musicie oceniać produkty, które chcecie kupić, tak? Oczywiście mam takie wrażenie, a może, że w pewnego rodzaju trochę się skróci ten właśnie sposób sprzedaży takiej, gdzie użytkownik nie ma możliwości przyjrzenia się produktowi. To jest jak gdyby dosyć szeroki temat. Natomiast jak gdyby wracamy do samego tematu tego, o czym mówiłem, że rzemieślnik powinien dążyć do tego, żeby jego produkt był wykonany w taki sposób, żeby jego nazwisko niósł produkt, a nie jego nazwisko niosła sława, czy jak gdyby to, że jest znany z powodu tego, że jest znany. O. Mamy sąsiadów. Dobrze. Słuchajcie, w pierwszej kolejności puszczę wam parę zdjęć tego, w jaki sposób produkt jest pokazywany wam w internecie. W jaki sposób te zdjęcia są przygotowywane, żebyście zobaczyli produkt. A następnie wrócimy do produktu moimi oczyma. Dobra. To puszczam wam zdjęcia. Jak rozumiem,
zdjęcia mają prawo się podobać, tak? Oprócz tego, że rzeczywiście na głowni pojawiło się kawałek polerki z pewnych względów, to zdjęcia i produkt ma prawo się podobać i rzeczywiście jest to produkt, powinien być to produkt fajny. Niestety, produkt fajny do końca nie jest. I już wam tłumaczę, w ogóle historię wam wytłumaczę. Historia jest taka, że pojechałem na Knife Show w tym roku. No i postanowiłem sobie coś z tego Knife Show przywieźć, tak? Jako że zbieram noże, mam ich sporo od różnych makerów. Od niektórych po kilka, od niektórych po jednym. Jak gdyby swoją kolekcję chcę poszerzać, dlatego że jakby dążę do tego, żeby mieć cały obraz polskiego knife makingu oraz z czasem obserwować jego zmiany, to znaczy jak poszczególni makerzy dopracowują swój warsztat, czy w pewien sposób ewoluują, tak, czy nie ewoluują i na przykład obrali jakąś swoją drogę i sukcesywnie w nią dążą, tak? Co też nie jest błędem, tak? Jak gdyby no, w poprzednim filmie poruszałem między innymi noże Tlima, tak? I tu uważam, że to absolutnie nie jest błędem. Natomiast jest wielu makerów, którzy wiem, że dopracowywują swój warsztat, że starają się poprawiać swoje produkty. Oraz mamy bardzo wielu makerów, którzy są już długo na rynku i są doświadczeni, bądź są na rynku, lansują się, natomiast nie są doświadczeni. Ja nie jestem makerem, tak? Więc jak gdyby zdaję sobie z tego sprawę, że o pewnych rzeczach jest mi łatwo mówić, bo tego nie robię, tylko to oceniam na swój sposób. Natomiast będąc na Knife Show, postanowiłem kupić nóż od LKW. Uważam, że jest to maker bardzo doświadczony, bardzo długo robi swoje produkty i wydaje mi się, że powinny jego produkty właśnie nosić na sobie, niosąc na sobie logo LKW, powinny nieść za sobą tą jakość rzemiosła, którą maker powinien spełniać. I powiem wam szczerze, że gdyby pierwsza moja wątpliwość pojawiła się już na Knife Show, dlatego że noże LKW przejrzałem w całej gamie, którą miał, a ma naprawdę bardzo dużo wzorów, które są bardzo fajne. Natomiast w bardzo wielu nożach zupełnie na pierwszy rzut oka byłem w stanie stwierdzić, że nie mogę stanowić wyrocznie, ale wydaje mi się, że te noże po prostu były wykonywane na szybko i niezbyt dokładnie. No ale ponieważ jak gdyby chciałem mieć w kolekcji, wybrałem Crashera, który jak gdyby takim powinien być nożem odpornym, tak, ciężkim do ciężkich prac i powinien jak gdyby spełniać wszystkie warunki, które założyłem, że taki maker jak LKW powinien spełniać. Wybrałem nóż, który jest najmniej krzywy, nie wiem czy krzywy, niedopracowany. Kupiłem nóż, który chciałem mieć i który wydawał mi się najbardziej dopracowany ze wszystkich, które miałem okazję na Knife Show zmacać. Wróciłem do domu i zacząłem ten nóż oglądać. Teraz w międzyczasie będę wam pokazywał zdjęcia, bo ten nóż rozebrałem, pomierzyłem, pojechałem z nim do Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, więc w międzyczasie będą wam się pokazywały zdjęcia, a ja będę wam opisywał jak gdyby dlaczego uważam, że to jest dobry przykład. Słuchajcie, pochwy w ogóle nie recenzuję, pochwa jest wykonana bardzo w porządku. Natomiast nóż LKW Crusher, jak gdyby wszyscy wzór znają.
bardzo uniwersalny wzór, stal zastosowany, to jest chyba O2. Ja nie będę go recenzował, jak gdyby, natomiast będę starał się wam pokazywać rzeczy, które mnie w tym nożu, czy które w tym nożu ukazują właśnie te wady, o których staram się mówić. I będę starał się to robić po kolei, w międzyczasie wklejając wam zdjęcia. Przede wszystkim ja tego noża nie ostrzyłem, to znaczy ja go użyłem kilka razy do testów. Po testach rąbania drewna, i to wcale nie jakiegoś twardego, bo jeśli się nie mylę, rąbaliśmy klocki brzozowe, wygięła się krawędź tnąca, to znaczy ona się wywinęła i ją do tej pory czuć, że ona jest wywinięta. Nie wiem, czy będziecie słyszeli. Jak gdyby ona jest wywinięta, w związku z tym zacząłem mieć do tego noża pierwsze wątpliwości i do tego wrócimy sobie teraz. Zacznę przede wszystkim od jego wykonania, tak? Ponieważ ja noża nie ostrzyłem, specjalnie tego nie robiłem, żeby jak gdyby zademonstrować wam, o co mi chodzi. Po pierwsze, pokazuję wam krawędź tnącą na czubku. Myślę, że w międzyczasie pojawią się zdjęcia i tu możecie zobaczyć, pierwsza rzecz, jak została wyprowadzona krawędź tnąca. Uważam to po prostu niechlujne. Kolejną rzeczą, którą tutaj wam pokażą, pokażą wam zdjęcia, to to, że szlif po obu stronach noża ku czubkowi nie schodzi się równo. Co ciekawe, jeżeli chodzi o tą powierzchnię tutaj, jest bodajże różnica milimetra, a nawet nie całego. Ja to zaokrągliłem do milimetra, ale tak myślę, że około 0,8 mm po dwóch stronach, jeżeli chodzi o tą płaszczyznę, natomiast już przy czubku ona się rozjeżdża. Oczywiście fałszywka w nożu bardzo ładnie pewne rzeczy ukrywa. Natomiast fałszywka w nożu, nie wiem, czy to będzie widać, ale na zdjęciach na pewno i będziecie mieli takimi kreskami zaznaczone, różnica w fałszywce jest około 3 mm i to niestety widać gołym okiem. Tego się nie da ukryć, tak? Dalej, jeżeli chodzi o dalsze wykonanie noża, jest wszystko w porządku, aż oczywiście do wyjścia szlifu. Ja wam postaram się zrobić zdjęcia równe. Powiem wam szczerze, że ostatnio widziałem, ja się tak trochę przepiłem do Tomka Plicha, jeżeli chodzi o jak gdyby branie go za jakiś tam przykład. Natomiast ostatnio po prostu zamieszczał zdjęcia, w jaki sposób wyprowadzał i wyszlifowywał to, żeby wyjście szlifu tutaj przy jelcu, ono było równe i estetyczne i równomierne. Więc tutaj po prostu nie jest, tak? Jedna część jest bardziej zaokrąglona, druga część jest bardziej kwadratowa. I uważam to również za po prostu nie włożenie w to odpowiedniego serca, żeby w tym miejscu to wyglądało, było równe. Kolejną rzeczą, gdzie widać, że coś zostało niedopracowane, to jest sam jelec, który też wam pokażę na zdjęciach, który jest po prostu krzywy. Tutaj coś go drapnęło, prawdopodobnie taśma podczas szlifowania, ale po prostu wyszedł krzywo, tak? I tyle. Kolejną rzeczą oczywiście jest szlif z tyłu, który zarówno na dolnej części, jak i na górnej części jest po prostu krzywy. Nie jest to wada uniemożliwiająca użytkowanie noża, ale jest to wada, którą widać gołym okiem, tak? Kolejną rzeczą mamy, oczywiście z tyłu jest dziurka na lanyard, ale niestety w okładzinach szlify, czy tam frezy pod lanyard już równe nie są. Tak samo nie są równe same okładziny. To też myślę, że będziecie widzieli na zdjęciach. To nie jest duża różnica, aczkolwiek dość mocno widoczna, dlatego że jest to około milimetra, a nie chcę was okłamać, grubość tutaj tych rękojeści to jest chyba 6-7 mm, czyli różnica w grubości to jest jakieś 8%, to nie jest mało, tak? To są różnice, które są zauważalne gołym okiem. Do tego wszystkiego oczywiście mamy jeszcze jedną taką drobną rzecz, której też na zdjęciach, jak widzicie produkt, nie widzicie. To będziecie widzieli doskonale na zdjęciach, które zrobiłem.
to jest to, że rękojeść z jednej strony jest wyszlifowana na półokrągło, natomiast z drugiej strony rękojeść ma dwa zagięcia. Tu jest jedno do tej płaszczyzny i tu jest drugie do tej płaszczyzny. I te zagięcia widać i czuć pod palcem, tak? W ręku też je czuć. I tak samo jest tutaj. Tutaj mamy płaszczyznę, zagięcie, niewyoblone, tak? Płaszczyznę, zagięcie, płaszczyznę. To jest kolejna rzecz, którą uważam za po prostu wykonaną bez należytego wkładu serca. Żebyśmy mieli jasność co do tego, co do, jak gdyby, powiedziałem wam, że nie każdy nóż, który jest wykonany w mojej jakiejś tam opinii bez serca po prostu, jest gówniany. Nie jest gówniany. Pomimo tego, że zawinęła się tutaj krawędź tnąca i miałem co do tego noża wątpliwości, postanowiłem, że przejadę się do Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i poproszę o badanie twardości. W Instytucie Mechaniki Precyzyjnej poznałem przemiłego pana Grzegorza, którego serdecznie pozdrawiam, bo to jest właśnie wzór człowieka, który chyba w ogóle żyje pasją do stali, bo gość zainteresował się problemem nie z powodu tego, że musiał to zrobić, tylko z powodu tego, jemu się aż zabłysnęły oczy, jak ja mu opisałem problem. Stąd na głowni macie kilka punktów takich, które, w których jest odgnieciony. Odgnieciona przyrząd do badania twardości metodą Rockwella, czy w skali Rockwella. Skala Rockwella właśnie pozostawia po sobie takie oto odgniotki, które widać gołym okiem. Polerka na krawędzi tnącej jest spowodowana tym, że żeby wykonać badanie metodą Rockwella, to jest badanie jak gdyby siłowe, i powierzchnia musi leżeć bardzo stabilnie i precyzyjnie, żeby nie wprowadzić błędu pomiarowego. Niestety krawędź, jak wiadomo, no, tego noża nie da się... no i oczywiście prostopadle do przyrządu, którym się bada, więc ponieważ krawędź sama jest... no nie da się jej tak ułożyć, żeby jednocześnie tu stanowiła punkt poparcia i tu stanowiła powierzchnię do badania. Stąd nóż został zamknięty w zaciskach i krawędź, tutaj już szlif, został zbadany metodą Vickersa. Metoda Vickersa jest troszeczkę inną metodą badania twardości, to znaczy również jest punkt, tak, czyli jak gdyby ten element, który powoduje odgniecenie w stali, natomiast to odgniecenie jest niewidoczne, tak, gołym okiem, jest widoczne pod mikroskopem. Jest to odgniecenie kwadratowe i twardość stali określa się poprzez zestawienie tabelowe ciężaru nacisku i krawędzi samego wygniecenia, tak? Nóż był badany przy obciążeniu 5-kilogramowym, co bezpośrednio teraz podaję wam, jeżeli chodzi o twardości. Mamy 58 i 59 Hz, jeżeli chodzi o badanie metodą Rockwella, oraz prawie 61, tam 60, jakiś tam ułamek na krawędzi tnącej w skali w HRC, czyli w skali Rockwella, po przeliczeniu tego ze skali Vickersa metodą tabelową. I tu jak gdyby mamy sytuację taką, że pomimo tego, że krawędź się zagięła i w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej nie byli w stanie orzec, jaka może być tego przyczyna, to stwierdzili, najlepiej by było, gdyby nóż się złamał. Wtedy najłatwiej jest to stwierdzić, gdzie pojawiło się, gdzie pojawił się błąd, że sama krawędź tnąca się wygina. Natomiast sam nóż twardość trzyma i trzyma na swojej powierzchni dość równo, więc zahartowany został dobrze. Tu jest właśnie ta różnica pomiędzy produktem gównianym, czyli weźmiecie nóż, który zupełnie jest niedohartowany, a to też się zdarza, tak? A pomiędzy produktem, który jest po prostu wykonany niechlujnie. Dobrze, zobaczyliście zdjęcia, pokazałem wam przykład jak gdyby tego, co, o co mi chodzi. Zapraszam was do dyskusji na ten temat, dlatego że wydaje mi się, że dyskusja z punktu widzenia klienckiego jest bardzo, bardzo istotna. To znaczy, jak gdzieś wyczytałem jakiś czas temu, były takie badania, że jeden z klientów McDonalda
zamówił sobie Big Maca, po czym otworzył paczkę, ta kanapka nie wyglądała tak jak na zdjęciu w menu, wrócił do McDonalda i tą kanapkę oddał i poprosił, żeby ona wyglądała tak jak w menu. I ktoś przeprowadził badania, czy pracownik McDonalda ma chęć w ogóle tego, żeby ta kanapka tak wyglądała. I się okazało, że rzeczywiście tak jest chęć w pracownikach, żeby ich produkt wyglądał tak jak na menu. To znaczy, że generalnie ludzie mają potrzebę taką, żeby te produkty były wykonane dobrze, tak? Czy wykonane były rzetelnie, tak? To jest jedyny nóż, który posłużył mi za przykład i posłuży za przykład, dlatego że po prostu innych produktów nie będę recenzował. Uważam, że po prostu LKW jest na tyle doświadczonym makerem, że jeżeli poczuję się do tego, żeby zniwelować te niedoróbki, tak, to jemu będzie najłatwiej to po prostu zrobić i dlatego posłużyłem się jego nożem, tak. Absolutnie nie mam zamiaru w żaden sposób i proszę o to, żeby jakby nie przekładało się to z góry na ocenę nożoroba, po prostu oceniajcie produkty, które dostajecie do ręki. Zrobiłem wam zdjęcia po to, żebyście mogli sobie produkt wziąć do ręki i wiedzieć, w które miejsca patrzeć, gdzie najczęściej objawiają się pewnego rodzaju niedociągnięcia, czy po prostu niechlujstwo lub tempo, tak, bo to ma bardzo wielkie znaczenie. Niestety trzeba mieć świadomość taką, że żeby ten produkt był wykonany symetrycznie, równo i rzetelnie, trzeba na to poświęcić czas. Ten czas kosztuje. Ja sobie z tego zdaję sprawę, dlatego z gruntu rzeczy od razu na początku filmu powiedziałem, że ja nie mam w zamiarze walczyć z cenami nożorobów. Dla mnie mogą podnieść ceny ich dwukrotnie. Jeżeli mi nie będzie na coś stać, to ja po prostu tego nie kupię. Natomiast jak gdyby, jeżeli będzie mnie stać, to z chęcią zapłacę za produkt, który będzie rzetelnie wykonany. I jak gdyby przekaz jest prosty, tak? Ja nie chcę absolutnie ograniczać tego, ile makerzy zarabiają na nożach, tak? Chciałbym tylko, żeby produkt rzemieślniczy był produktem wykonanym rzetelnie i solidnie, tak? Bo raczej nie zdarza się, żebyście wzięli sobie produkcyjniaka z półki i on był niesymetrycznie wykonany, albo rzadko się to zdarza. Natomiast rzeczywiście taka sytuacja występuje, jeżeli pójdziecie na bazar i kupicie sobie bazarowca. To jest jak gdyby naturalna rzecz, że tam znajdziecie te same właśnie błędy, jak znajdziecie w produktach solidnych nożorobów. O! Zapraszam was do dyskusji, jak gdyby w ciągu dalszym, tak? Ja staram się obecnie o to, żeby z kilkoma makerami przeprowadzić wywiad i mniej lub bardziej wygodne pytania im zadać, lub mniej lub bardziej niewygodne pytania im zadać. Mam nadzieję, że, bo rozmawiałem właśnie z Tomkiem Plichem, rozmawiałem wstępnie, bardzo wstępnie, rozmawiałem z Karbatym, że będą chcieli wziąć udział w takich rozmowach. Mam nadzieję, że zbiorę też grupę nożorobów, którzy jak gdyby będą chcieli mnie wesprzeć w nie wywieraniu presji, wywoływaniu potrzeby wykonania dobrego rzemieślniczego produktu. O. Dobrze, powiedziałem wam o tym chyba w ogóle w zapowiedzi, że będę się starał odpowiadać na wasze wszystkie pytania, które będą pod tym filmem. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo jak gdyby w tygodniu mam bardzo mało czasu, a mamy niedzielę i poniedziałek mamy wolny, więc będę miał więcej czasu, żeby z wami podyskutować w komentarzach i na przykład na Facebooku czy na Messengerze, jeżeli będziecie mieli pytania. Bardzo was proszę, żebyście jak gdyby nie nękali mnie o to, żebym podał listę noży, które mam i które się nie nadają do zrecenzowania. Nie to, że nie nadają do niczego, nie nadają się do zrecenzowania, ale jeżeli chodzi o w ogóle sytuację, może macie pomysły jakieś, w jaki sposób tą sytuację zmienić, może dostrzegacie coś, czego ja nie dostrzegam, albo chcecie wesprzeć jak gdyby mnie w tych działaniach, dlatego że jak gdyby zdaję sobie sprawę z tego, że zaczynając dotykać ten temat, stanę się w jakiś tam sposób troszkę wyklęty z tego rynku. Ale jak gdyby ja nie jestem z tym rynkiem w żaden sposób związany biznesowo,
za to jestem związany po prostu hobbystycznie, emocjonalnie, stąd gdyby mogę sobie na to pozwolić, tak. Rozumiem to, że nie wszyscy będą i muszą mnie lubić, nie wszyscy będą i muszą mnie słuchać, to jest moje zdanie, to co ja wygłaszam na YouTubie. Zdaję sobie sprawę z tego, że mam też wielu, nie to, że popleczników, ale wiele osób jak gdyby zgadza się ze mną, bo dostaję takie sygnały właśnie od wielu osób, włącznie z makerami. I mam nadzieję, że będą mi pomagać w jakiś tam sposób, troszkę może... Niestety w tym miejscu skończyła się karta pamięci, więc dogrywam z telefonu. Bardzo Wam dziękuję za to, że w ogóle bierzecie udział w tych komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za to, że się udzielacie. Mam nadzieję, że jak gdyby ten materiał będzie w jakiś tam sposób dla Was pomocny. Mam nadzieję też, że jednakowoż nie sprawię tego, że makerzy będą wściekli i na mój widok będą im wyskakiwały noże z pochew, tylko jednak po prostu spojrzą na swoje produkty i na tych klientów, którzy to kupują, jako nie na worek z pieniędzmi, chociaż mam nadzieję, że klienci będą mieli worki z pieniędzmi, będą kupowali jak najwięcej, tylko żeby kupowali produkt, który tego worka pieniędzy jest po prostu wart. O! I tyle. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was oczywiście na kolejne materiały. Obiecuję, że na chwilę przestanę sączyć jad na temat rynku nożowego i pojawią się recenzje. Jest nagrana recenzja MTS-a dwójki od Spearpointa. Będę też nagrywał recenzję plecaka, który zresztą... Gdzie tu jest ten logo Spearpointów? No ale mam na sobie jak gdyby tego wektora dwójkę. Buchnąłem Wojtkowi. Obiecuję Ci, że niedługo Ci oddam, ale nie bardzo chcę się rozstawać z tym plecakiem, bo jest po prostu super, więc sorry. Ale będą recenzje i będą recenzje ciuchów, więc do zobaczenia niedługo. O.